To pomieszczenie dostaliśmy mniej więcej 3 lata temu. To nie było wypowiedzenie. Jest to umowa na czas określony, więc jeszcze raz się odniosę do tego. Każdy, kto podpisuje taką umowę, musi mieć się świadomość taką, że ona jest podpisana do któregoś dnia. Znalezienie pomieszczenia takiego, które spełnia potrzeby tutaj naszych aktywności, nie jest takie proste, więc dlatego ta pomoc jest bardzo ważna. Tu nie chodzi o biuro 2 metry na 2 metry, tylko chodzi o przestrzeń, w której rzeczywiście te nasze aktywności będziemy mogli realizować. Odpowiedzialność osób, które podpisują taką umowę, ja postrzegam na zasadzie takiej, że każdy, kto jakby troszczy się o poprawność funkcjonowania takiej czy innej organizacji, powinien zrobić wszystko, aby zatroszczyć się o przyszłość funkcjonowania tej organizacji, chociażby poprzez nawiązanie kontaktu, poszukiwanie takich czy innych możliwości do funkcjonowania pomieszczeń w tym konkretnym przypadku, czy wystosowanie odpowiednich pism proszących o możliwość przedłużenia, czy możliwość wskazania innego na przykład lokalu. Takiej sytuacji nie ma miejsca. Ja próbowałem się dowiedzieć, bo słyszałem, różne plotki chodzą po mieście na temat jakby taki, że tutaj jakieś ma być stowarzyszenie na przykład powiązane z prezydentem. Prezydent powiedział przez telefon, że tutaj ma się znaleźć biuro jakiegoś projektu. Sztuczne lodowisko Toropol z całym swoim zapleczem administracyjnym, on służy funkcji sportowo-rekreacyjnej. I akurat te pomieszczenia, które dzisiaj zajmowane są przez fundację, tutaj może być zlokalizowana wypożyczalnia. Tutaj można zrobić szatnie. W momencie, kiedy była podpisana umowa na czas określony, wskazywaliśmy, że te pomieszczenia mają służyć konkretnie funkcji sportowo-rekreacyjnej. I każdy ma tego świadomość. Jest mi po prostu smutno i przykro, bo jutro mamy Wigilię i no, mamy taką sytuację. Mamy nadzieję, że jakoś tą sytuację uda się rozwiązać. Na 7 miesięcy przed zakończeniem tej umowy na czas określony został przesłany dokument wskazujący, informujący o tym, że umowa zakończy się z dniem 30 czerwca 2022 roku.